Siemanko widzowie, niestety troszeczkę się wydarzyło i okazało się, że przez przypadek nie nagrał się jeden z odcinków drugi. No niestety mój błąd, ale opowiadając wam pokrótce, co się wydarzyło przez ten czas tamtego odcinka, który niestety nie ukaże się, bo nie włączyłem nagrywania. Trochę upość moment. Wyszli ma moment, spagatowałem to trochę bardzo, ale wymyśliliśmy biznes, że będziemy sprzedawali śnieg. Jesteśmy aktualnie na biomie, którym jest, jak widać, ogrom śniegu. No i z DM właśnie będziemy się pogadzali na tym śniegu. Gledem przywitaj się ładnie. Witam, witam, zdrawiam całą ulicę. Dokładnie tak. No i będziemy się tutaj pogadali i tworzyli chyba nasze imperium polskie. Dobrze. To jak widać, będzie chyba z tego kolonia na Antarktydzie, obstawiam. Tak, ale od czegoś każdy musiał zacząć, także dokładnie. Ja idę na spawna i kupuję działkę nam. I ten, i będziemy mnie zaczęli stawić początek tej wielkiego imperium. Czekaj, wypłać chyba to jest? Tak, wypłać. Wypłać 5000. Dobra, mam bank na 5 tysięcy, kupiłem terytorium. TPD, TPTMV. Siema, a gdzie tutaj postawić ten boczek? Przy skrzyniach postaw. Będzie najlepiej. Dobra, to postawimy go tutaj. I nasze... Twoja tak pisze, ale to jest nasza... A możesz niszczyć? Nie, nie mogę. Czekaj. Może byś nie jakoś dodać. Działka. Na pewno tak, chodź tutaj. Home out sobie, set home. Żebyśmy mieli tutaj home'a. I dobra, i czekaj. Działka. A ty. TNTV. Zostałeś dodany. O, super, mogę? O, jaski. Dobra. No i super. To jest to, jak jest ta kratka. Patrz, jak stoję teraz na tej kratce, to nie? To niżej nie kopnę się, dobra? Dobra, dobra. Żeby... Stworzę kolejną skrzynię, bo już... Jasne. O, tutaj. Oho, słyszę już pająka. Więc co, chyba pracę zmienimy na ten... Kopacz. Tak mi się wydaje, że trzeba zmienić. Chyba będzie ta... Będzie bardziej oddawało w aktualnych warunkach. Gdzie tu jest kopacz? Dołączyłem do pracy w kopacz. Jestem jak Ewa kopacz, to nie? Dokładnie. Dobra, pohandlujemy z villagerem. Myślę, że tutaj w szybki sposób dojdziemy do miliona. Bez kitu, czekajcie. Jeszcze jakby opatentować, żeby dać ptaków na raz, co nie? No. Okay, więc chyba coraz bardziej zapraszamy te osoby, które dołączyły się do masowego zbierania. Bez kitu zbieramy team do zbierania na krecie MC. Co to nazwa, kretynce? Nie obrażaj, bo jeszcze pana dostać. Nie cię obrażam, ja tutaj mówię o serwerku, dobra, pozytywnie. Dobra, więc to by wypadało coś tutaj. Czekaj, więc co? Może jakoś policzę to? Raz, dwa... Chociaż nie, może jakoś da się zobaczyć, bo chciałbym, ciekawy mnie jaki jest zasięg, co nie? O, tutaj jakaś reklama weszła. Zrobiłem kolejne skrzynki jak coś, więc trzeba będzie niedługo jakiś może budynek zrobić. Specjalny do tego. No właśnie, chciałbym zobaczyć, czy jaki mamy ten zasięg.
Szybciej do przodu, szybciej. Oj, chyba będziesz musiał jakoś czas zasłonić. Tutaj widzę. Za dużo reklamy. Dobrze, nic nie szkodzi, powiem. Jak ktoś wejdzie, to spoko. Wolny YouTube, co nie każdy może robić i oglądać. Ej, bo bardzo głęboko się kopiesz. A przepraszam, już nie będę spokojny. Dobra. Mam pełne eku, idę na spawnę sprzedać i kupię trochę itemów, wiesz? Dobra. Żeby zacząć budowę. To co, najpierw zrobimy jakiś szyb do kopalni naszej. Żeby kopać się. Może ja bym, bo tak lecimy w różnych miejscach, to ja bym jakoś zaznaczył, gdzie byśmy kopali i rozkopujemy i lecimy na następne miejsce. Wiesz co, bo ja myślałem, żeby zrobić taką kopalnię do 13 kratki i stamtąd po prostu kopać się też. Nie, bo będziemy tak rozkopywali, to się będziemy wtedy przejść tam. No właśnie. Bo powiem ci, że ja chciałem ogólnie zrobić coś takiego, żebyśmy... O! Dobra, coś wykminimy w takim razie. Jak chcesz, możesz pójść posprzedawać. Właśnie to leć w następne, bo tu już miejsca nie ma. Dobra, powiem ci tak. Ogólnie, przeklinia. Coś tutaj, żeby zbudować. Jakiś budynek. I powiem ci tak. Stop na chwilkę. Chwilka? No tak. Dobra, już lecimy dalej. Zgodą. Minecraftową. Dobra, to ja idę wracać do sprzedawania. Dobra. A gdzie budujemy? Nasz magazyn? No zobacz, to trochę... Ja bym tutaj, widzisz? W jednym miejscu stawiał skrzynię. Jedna przy drugiej. Nad tym. Tak, żeby były dwie w jednym rzędzie. Wiesz? Jeszcze nad nią była. To ja bym trochę pod ziemią to zrobię trochę. To zrób pod ziemią, ja idę sprzedawać. Spoko. Jaki będzie nasz pierwszy wydatek? Kurde, wiesz co? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ale wiesz co? A jesteś na spawnie teraz może? Tak. Zobacz, ile po ile jest drewno. Dobra, to tylko sprzedaję. To kupiłem się do jakiegoś cave'a w ogóle. Wiesz, że skóra jest warta 250? Za ile? No 250 za 16 skór. Ty, no dobra, ale to trzeba wejść taką farmę. Co wiesz, tak mówię na przyszłość, co nie? Spoko, jasne. Też, o, spawner moglibyśmy kupić, to miałoby sens, wiesz? Bo ja tutaj węgiel znalazłem. Ale już opuszczamy nasz teren. 21. O, to sobie zmienię jeszcze pracę, żeby przy zbieraniu śniegu. Ej, wiesz co, nie? Bo od razu pod nami jest cave, co nie? Oj, to będzie trzeba uważać. A wiesz, jak pójdziesz kawałek dalej, to już opuszczasz teren nasz. Chyba, że wiesz co, pójdź... Bo ty tak będziesz mieć dużo siana, co nie? No trochę. Może ty działki będziesz po prostu kupował. I wiesz, co, żebyś nam zwiększyć teren.
Dobra, to tylko sprawdzę, ile ten drewno kosztuje. O właśnie, tak, poniosłem. Dębowe? Powiedz na dębowe, no niech będzie dębowe. No to dębowe za 16 masz, za $250 masz 16. Drogo. No ale patrz, jaką my mamy farmę, no to też, jakby nam się zwróci. A nie, no to na pewno. No dobra, to bierz. Dobra, to ja biorę i idę dalej sprzedawać. Dobra, ja lecę tutaj, wiesz, kopać coś sensownego. Bo ja chyba dalej jestem górnikiem, wiesz? Bo się nawet staje tym górnikiem. A. Ale dobra, mi to nie przeszkadza. W sumie ja akurat kopię, więc nawet podwójny git. Ja później trzeba się pojawić w matematyka i policzyć te kratki. A po co? Wiesz, żeby tego postawić, wiesz, w miarę symetrycznie tego działka. A. O 20 klucza. Nieźle. O, jest kilo w tym zakończeniu. Odczam. Dobra, wiesz co, to możesz kupować trochę drewna, trochę. Trochę. To jeszcze posprzedaję. Spoczko. I banknoty po 250. A ile tego kupić? Staków może? 400, tak jakbyś kupił, byłoby super. 4, dobra. Dobra, i bym poznosił trochę rzeczy na dół, żeby mieć już wstęp na dole i nie skakać na chwilę. Wezmę sobie podstawowe itemki. Piecyk, żelazo, nie żelazo, tego nie brakowało. Jak masz żelazo, to możesz zrobić te łopaty. To też później sam pokopię, jak posprzedaję. Co, ja aktualnie lecę wszystko znoszę na dół. Więc jakbyś miał jakieś drewno, to bym poprosił. To Dobra. je zacznę poprawiać zaraz. I to chyba już ostatnim, następnym odcinku zacznę rozbudowę i budowę właściwie magazynu. Dobra. To pora się kolejne zmiany. To zaraz wrócę i można zrobić. No bo tutaj już widzę, że nic chyba dzisiaj nie przyjdzie. To już wróciłem. Dobra, to co? Dzisiaj troszeczkę pozbieraliśmy śniegu, tak? Będzie tutaj trochę biznes ekonomii. I w następnym odcinku od razu będzie rozbudowa naszego magazynu cudownego, co nie dałem. No. Jak jeszcze masz pomysł na kolejny odcinek, co tam będzie się działo? No, dużo rzeczy, może jakiś czołg. Czołg? Kurde, grubo, dobra. To co, do następnego odcinka. Siemano, siemano. Siemano.